No, tutaj nam trochę gorzej poszedł poziom, to trzeba przyznać. Nie wiem w ogóle, gdzie ja pominąłem pozostałe te gwiazdki oraz dukaty i diamenciki. Więc sobie zapiszmy. 22% gry. Ładnie. Ice Cave. Akurat PSP ten zapisuje w takim formacie, wiecie, angielskim, jakby ta gra była po angielsku, bo wiadomo, to jest domyślny język tej gry, w tej wersji na PSP. I mamy 16.23, bo tak, nagrywam to o 16.23. Szalona jazda. No, czyli będziemy mieli tutaj snowboard. Coś, czego bardzo nie lubiłem w tej gierce. Śpiesz się do kopalni kryształów. Maszynista szykuje tam transport zwierząt dla Huntera. Masz bardzo mało czasu, więc wykorzystaj snowboard. Przepraszam was za to. Przepraszam was jeszcze raz za to pierdzenie. Nie wiem, z jakiego powodu to się ukazało. Ale teraz mi się wydaje, że się ogarnęło już. No już chyba nie ma nawet. Pewnie się zapytacie, dlaczego się utopiłem. Dlatego, że z tych kryształów również wypadają diamenty. Monety. Dokładnie. Dlatego wolę, jakby wiecie, wszystko seksplorować i nie mieć czegoś takiego, że będę musiał tutaj wracać po nie wiadomo jaką ilość monet i tak dalej, i tak dalej. No, tutaj będziemy mieli chyba checkpoint. Albo to jest po prostu tak, o, dla ozdoby ten start. Za dzieciaka bardzo nie lubiłem tego poziomu. To już chyba wszyscy wiemy, ponieważ wspominałem o tym, że bardzo hejciłem snowboard. Nie lubiłem bardzo tego poziomu, mimo że lubię soundtrack, mimo że lubię samą grafikę tego poziomu, to jednak samego w sobie poziomu nie lubiłem. Był dla mnie on słaby. I się bardzo dużo na nim denerwowałem, swoją drogą. Tak, to był nasz checkpoint. I dobrze w sumie. Dobra, na razie tutaj wszystkie monety mamy zebrane, co mnie dosyć cieszy. A, i jak obijamy się o te stogi siana, no to również tracimy fragmenty zdrowia. W sensie nasz snowboard traci i my w sumie też. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. Dobra. Nie pamiętam, czy tamten kryształ niszczę, więc dlatego dobrze, że w sumie zginąłem. I już mamy 64 zebrane te dukaty. Se wyobraźcie. Masakra. Jak nam to w sensie dobrze idzie. Moi znajomi natomiast jak kiedyś grali w tę gierkę i w ten poziom, to mówili, że to był według nich jeden z prostszych poziomów. No i słuchajcie, no mieli prawo do takiej opinii, co nie? Każdy z nas lubi inny rodzaj poziomów. Jeden lubi taki, drugi lubi taki. Dobra, ale teraz spróbujmy cofnąć się, o właśnie. Dobra, to już było niszczone. No i to mi się akurat nie podobało, dlatego zginę sobie i lecimy tędy. Dokładnie tak. Tak więc wyjątkowo w tej sekwencji nie będziemy mieli dzwoneczka, który będzie nam oznaczał checkpoint. Ale też nie ma co narzekać, bo tych bramek mamy całkiem sporo, więc nie ma co narzekać, moim zdaniem. To w ogóle trzeci poziom już robimy, a to nawet godziny sesji nie ma. No, to tylko pokazuje, że ta gierka nie jest długa wcale. Ona ma może i dużo poziomów, ale nie jest długa. Kangurek Kao w ogóle nigdy nie był jakąś długą serią. Dobra. Kurde, muszę omijać ten stok siana, bo on mnie bardzo mocno spowalnia, przez co później wychodzi co wychodzi. I starać się nie obijać właśnie o te takie ścianki. Chociaż łatwo mówić, nie? Trudno zrobić.
Tam ominąłem jednego dukata, więc dlatego specjalnie zginąłem. I to był właśnie ten dukat za kryształy. Dlatego teraz omijamy. Tu omijamy. Tu omijamy. Skok, dokładnie. I o to chodziło. Więc skoro mamy wszystkie, to teraz lecimy do checkpointa i teraz do najbardziej znienawidzonej sekwencji z tego oto poziomu. Czyli po prostu... No, musimy skakać w odpowiednim momencie, tak? Tak. Czyli przykładowo teraz. No i może też się zdarzyć tak, że kangur ci po prostu sam z siebie dodatkowo skoczy. Co jest dosyć częste w tym poziomie, dlatego tego poziomu nie lubię. Żadna grafika, żaden soundtrack nie uratuje tego poziomu. No i też warto operować kangurkiem, ponieważ jak widzicie, no... Nie operujecie, to on zaraz po prostu leci w jedną stronę i później spada. Na głupi ryj. No tutaj za późno skoczyłem, co skutkowało śmiercią. No, i o to chodziło. Ale o to już niekoniecznie chodziło. Dobra, jest. Udało się. Jest. Dobrze, jest. Mamy to. Jest i checkpoint. No to mi się nie do końca podobało, no ale okej. Ale się uśmiechnąłem. Co teraz będzie sugerowane, czy mi się to podobało? Dobra, nie skaczemy. Nie skaczemy, dlatego że tam monetki były. Więc teraz tak. Zium. Kurde, skacz tam. No właśnie, to jest powód, dla którego ja nigdy nie lubiłem tego poziomu. To jest między innymi właśnie ten powód. Koło kompletnie ma w dupie twoje polecenia. Tu właśnie teraz nie mam pewności, czy zebrałem wszystko, bo tam niby zebrałem monetę, nie rozwalając kryształu, no ale... Przezorny zawsze ubezpieczony, jak to mawiają. Dobra, była niszczona. Okej. O, dobra. Teraz się udało. Teraz uwaga, uwaga. Jest. Dobrze. I teraz będziemy uciekali przed tym. Dokładnie tak, przed koparką będziemy uciekać. Oto była sekwencja, której też bardzo nie lubiłem, bo zawsze miałem problemy z tym, że ta koparka lub śnieżarka, jak chcemy sobie nazwać, zawsze kurde mnie doganiała, nie? O nie. Teraz specjalnie zwolniłem, ponieważ dukaty, które są ważne swoją drogą. Więc jedziemy, kurde, jedziemy, nie śpimy.
A ta koparka czy ta śnieżarka w ogóle nie jest w stanie mi nic zrobić. No chyba, że sam zwolnię i sam zadecyduję, żeby mi coś zrobiła. Bardziej na tą stronę się kierujemy. Tak. Wszystko zebrałem? Dobra, wszystko. O, tutaj mamy dobrze zebrane. Okej. Uff. Kurde, jednego zapomniałem, już wiem którego.